Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Jak widzicie, zaczynamy sobie od parceli publicznej, bo ostatnio obiecałam, że Anna będzie miała dzień wolny i wyjdzie na miasto z koleżankami. Właściwie to wyszła dziś z jedną koleżanką, z Mają Myers, to jest nasza sąsiadka i jej aktualna przyjaciółka. Dlatego właśnie tutaj sobie zaczynamy i będziemy sobie imprezować troszeczkę, mam nadzieję. Może uda się kogoś Ani poznać. Ale to się okaże. Tak. Taka imprezowa miejscowa, myślę, że fajna. To może co? Zamówmy sobie jakiegoś drinka na początek. Czy one są w grupie? Tak średnio widzę. No dobra. Pocałuj? Nie. Bez żadnych takich. I nie pamiętam, czy to była zabawa, czy spotkanie. Może nie będę tego robić na razie. Zobaczcie, Anna sobie siedzi przy barze. Fajnie. Nareszcie się uwolniłaś, co? Nareszcie masz wieczór dla siebie. Ale ona jest ładna. Ładna jest, nie? Chciałam ci zrobić fajne zdjęcie, a teraz zaczęłaś pić. No trudno się mówi. Chodź tutaj. Tańcz z Mają. Tu się impreza rozkręca, moi drodzy. Chodź tutaj. Zabaw się. Zrobimy fajną kocię. Biedna. Ona cały czas pokazuje, że on ma świra. Czemu nie tańczycie? Tańczycie razem! O co nam chodzi? Maja coś nie chce tańczyć, nie wiem czemu. Nie wiem czemu Maja nie chce z nami tańczyć. Tańcz solo! Nie, on ci się nie podoba. Uwierz mi, Ania, że on ci się nie podoba. Gdzie poleciała Majka? Na górę. W sumie, racja. Chodźcie do jacuzzi. Mamy w ogóle zimę. Już nam nadeszła zima. Chodź tutaj, Anka. Niestety nie ma fajnych simów, których można by poznać. Gdzie się chowasz do kibla? Chcę z sobą posiedzieć w tym jacuzzi. W końcu razem tu przyszłyśmy, jakbyś nie zauważyła jeszcze. Zaraz się... Relaks, pełen relaks. Wiecie, Ania ma dosyć tych dzieci, ciągle tylko dzieci i dzieci, nic więcej. W końcu może się zrelaksować troszeczkę. Czekajcie, bo zaraz ktoś mi tutaj wlezie, a ja chcę zrobić fajne zdjęcie. O. Tarem. Leci ma fajny strój kąpielowy. Taki czerwony w kropeczki. Niestety nie wiem, co mam zrobić, nie ma tu fajnych simów. I to jest smutne, bo Ania też chciałaby pewnie kogoś poznać, a tu o. Same dziewczyny. Same dziołchy. No, możesz ją ochlapać. Miałam ochlap. Co masz? No, one mają ze sobą całkiem niezłe relacje. Tato tutaj myśli o zaręczynach. Czemu taka czerwona się zrobiła? Chora jest? Myślicie, że może zachorować, jakby szła taka... na ten? Pojawił się ktoś nowy? Ciekawy z twarzy? Same dziewczyny. Impreza tutaj trwa. Ktoś tu się kręci ciągle, może być... No! Wiruj! Szybkie obroty, chodź. Też chcę zobaczyć. Bawić się na kuchu z Janą. No tak. Wyłaź stąd, kobieto, ja też chcę. To jest najlepszy sposób na wygonienie sima. Trzeba chcieć z nim coś robić.
Dajesz! Co się nie da, wszystko się da w tym stroju kontrolowym, nie? Czekajcie, to jest super zdjęcie w ogóle. No idealne. Świetnie, Anna. Wow, 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 wow. Chyba nie tak miało być. Żyjesz? O, ty biedny tyłek, ubrałabyś się, wiesz? Nie, żeby coś... Tak sobie myślę, chyba czas zmienić miejscówkę, bo tu się za wiele nie dzieje, oprócz tego, że sobie tańczyłam. Ale nie widzę tu żadnych ciekawych mężczyzn, chociaż ten, czekajcie. Pokażcie go, tak. Anna przyszła na podryw i nie ma facetów, oczywiście. Nie, 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 nie. Słuchaj, zadzwoń po transport. Czy ona ze mną powiedziała? Chyba muszę dodać do grupy, czekaj. Czekajcie. Więcej zaproś grupę tymczasową na spotkanie. Nie wiem, czy to spotkanie, czy zabawa. Któreś było, że nie trzeba było tam się przejmować tymi wszystkimi. Ty, jakie ty masz ciało. Laska z ciebie, moja. Obydwie takie lasencje. O nie, to jednak nie to. Rozwij taksówkę. O, na razie jest wesoło, więc... Inna parcela. No zobaczcie, nie ma ciekawych singli. No chciała, żeby Anna kogoś poznała. Gdzie ta Majka znowu zniknęła? Czego ta babcia tutaj mi tutaj drze się? Psss, też mnie coś... Umieść tu na... Aha, no nie. Kawiarnia, klub Lulu, morna krypta, nocne falowanie, ośrodek relaksacyjny, simowa matryca. O, może chodźmy na tory kręglarskie. Kręglarskie. Może tam coś będzie ciekawego. Chociaż wątpię. A na pewno nie będzie ciekawego sima. Spadaj, babcia! Będę sobie chodzić w stroju kąpielowym, ile będę chciała. Co za kobieta. Zaraz się widzimy z powrotem. I dotarliśmy sobie na nasze tory kręglarskie. O, jest tutaj co robić, fajnie. Powiedz mi, że się ubrałaś. Czy tutaj też będziesz pardować w stroju kąpielowym? Nie, ubrałeś się obydwie, dobra. Chodź grać razem z nią. Chyba, że one będą po prostu razem grały, jak są w grupie. Bo nie wiem. Tyle gram, ale jeszcze się nie znam. Nadal. Będziesz grała ze mną, czy muszę cię zaprosić? Zaproś. Ja się w ogóle zastanawiam, czy te simy kiedykolwiek grają tak długo, by wygrać cokolwiek. Bo jeszcze chyba mi się nie zdarzyło. Wiecie, ona sobie zaraz pójdzie. Nie chce ze mną grać, czy jak? Zaproś ją, no chodź, że Majka, graj ze mną! Ona nie chce. Jakiś pajac się tutaj nam próbuje wcisnąć, ale nie ma, mój drogi. Że tak powiem, twoja twarz nie spełnia wymagań. Tak. O. Nie. Anna zasługuje na kogoś lepszego. Gracie razem, czy nie? Ona gra sama, po prostu najlepiej. To chodźcie w bilard chociaż pograjcie. Gdzie się tam całujesz z tymi ludźmi? Pograsz ze mną w ten bilard, czy będziesz tylko patrzeć na wszystko, co robię? O co ci chodzi? Określ stawkę. Gramy o 150 simoleonów, bo to pieniądze Damiana. Tak, Anna szaleje za kasę Damiana. Także wiecie. Czekajcie, zrobię moje zdjęcie. Wiecie, ona nieczęsto wychodzi z domu, więc trzeba jej to uwiecznić. Proszę bardzo. A ja w międzyczasie będę się rozglądać z jakimiś facetami, ale nie bałdzę mi się to widzieć.
Boże, nie ma ładnych simów w tym mieście już. Czy jak sobie samemu nie stworzę, to nie będzie nikogo. Przykro mi, Aniu. Przykro mi, kochana. Przyspieszmy tą grę. Ciekawa jestem, która wygra. A, bo tutaj powinien się czas zaraz kończy, więc... Ciekawe, czy jej się nie spodoba, jak przegra. No, Ania, dajesz. Wygraj, wygraj. Wygraj, bo to są pieniądze Damiana. Tak jest, to jest twoje akurat. Oh no. Oh no. Cholera. Ty spryciuro. No nie, przegraliśmy. No trudno. O, nie przejmuj się, Ania. Co? Co jeszcze mogę jej zrobić, żeby jej się podobało? Podoba mi się ta muzyka, co tu gra. Nie idź jeszcze. Bo zaraz sobie pójdzie i tyle z tego będzie. Zostaniemy sami i tyle. Nadal nie ma nikogo fajnego? No było fajnie, ale nie idź sobie. Czekaj, teraz cię zaproszę na zabawę. Wracaj tu. Nie odpuszczę ci tak łatwo. O, już są najlepszymi przyjaciółkami. Ona chciała być z nią najlepszą przyjaciółką na zawsze. Szkoda, że nie ma tutaj, żeby sobie zrobić zdjęcie na przykład w takiej budce. Mogą w to grać razem? Tak średnio. Jeść też za bardzo nie chcą, nie są głodne, więc... To co, jedziemy wyższe jedno miejsce, nie? Coś jeszcze znajdę ciekawego może. Chociaż już na simów nie liczę ciekawych, więc... Sobie myślę, odpuścimy. No właśnie, okej. To ja dzwonię po taksówkę i widzimy się na jakiejś innej jeszcze parceli. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego. A jesteśmy kochani jeszcze na chwilę w Mrocznej Krypcie. Ja powiem wam, że wszędzie jest to samo, więc już sama nie wiedziałam, gdzie mam z nimi jechać. Ale tutaj mamy przynajmniej... możemy sobie zrobić zdjęcie, na przykład w budce. Na pamiątkę. O, wejdziesz też z nami? No właśnie. Wszystkiego trzeba cię zapraszać. Wbijaj. Majucha. Majucha dziewucha. Zróbcie sobie śmieszne zdjęcia. No i co możecie jeszcze porobić? Nic oprócz tańczenia, nic tutaj nie ma nowego. Przyłącz się. Jak zwykle fajnych simów nie spotkaliśmy, także cóż, ja mogę na to poradzić. Anna jest chyba skazana na samotność, a widzicie, że tutaj chce mieć swoją pierwszą miłość, zakochać się w końcu. Ale tutaj... Pokaż się, rudzielcze. Daniel, przyjemniaczek, o matko boska, nie, nie. Danielu, co ty tu robisz? Nigdy w życiu, matko jedyna. To by było, gdyby Ania miała romans z ojcem Angeliki. O rany. No przynajmniej się dziewczyna wybawi. Zaraz i tak kończymy ten odcinek. Także wiecie. Bawi się z tym siwym dziadkiem. Yo, yo. A masz znajomych chociaż jakiegoś przystojniaka? Poza Damianem. Poza Błażejem. Poza Sławkiem. Poza Cyrylem. Przyjrzyjmy się im wszystkim. Ale to są nastolatki. Dobra, nieważne. Może kogoś na czacie pozna? Muszę spróbować, żeby właśnie sobie popisała z kimś na czacie. Chociaż czekajcie. Bonifacy, no, nie jest najgorszy chyba. No, przyjemniaczka zostawiamy w spokoju.
O, tutaj moja szaleje w kuli. Dobra, nie będę tutaj szukać na siłę. Nie, to nie, no miłość tak nie przychodzi na zawołanie, prawda? Czasem trzeba wiele czasu, żeby kogokolwiek poznać interesującego, więc tutaj nie ma co się spinać. To jest chyba nastolatek, nie? Tak przynajmniej wygląda. Dobra, nieważne. Ania niech wraca do domu, bo już jest kolejny dzień. Aż mnie dziwi, że ona ma jeszcze tyle energii. Wystarczy tej zabawy. Trzeba wracać do szarej rzeczywistości, moi drodzy. Idziemy do domu. Także wiecie. Tak, a ja dalej tutaj oglądam Simów. Dobra, odpuszczam. Nie, Ania wraca sobie do domku. A w kolejnym odcinku już się widzimy normalnie z Damianem i z dziewczynkami, bo będzie też z nami Diana mała. Dziewczyny będą już w tym samym wieku, więc będą mogły się fajnie razem bawić, mam nadzieję. Także tak. A dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!